atrakcje takie jak co roku. Jazda konna, loteria, karuzela, dmuchańce, jedzonko oczywiście, popcorn, bigosik, dzisiaj również ponczusie małe i duże. Wszystko to, co każdy lubi w naszym festynie. Według mnie bardzo fajna impreza jest, dzieci się mogą zintegrować, oczywiście rodzice z nauczycielami również. No według mnie bardzo super inicjatywa. W pierwszej części będą piosenki dla dzieci edukacyjne, w drugiej zaś zabawy integracyjne, zabawy dla najmłodszych. W prawą stronę. Mój przyjaciel mały i kudłaty ogród na swym brzuszku ma okrągłe łaty. Robimy kółeczko, tak? Jest to festyn rodzinny dla dzieci i dla rodziców, połączony z otwarciem nowej sceny, sceny plenerowej tutaj przy przedszkolu. Dzięki przychylności władz miasta i społeczeństwa łomżyńskiego został przegłosowany nasz projekt na budowę sceny koncertowej w 2015 roku. Niezmiernie się cieszę, że takie właśnie inwestycje znajdują też aprobatę wśród mieszkańców miasta Łomża, bo jest to sztandarowa inwestycja, którą można pokazać jako inwestycję niezwykle potrzebną dla danej społeczności. Powstanie tej sceny na pewno przyczyni się do integracji społeczeństwa, ponieważ będzie ona wypożyczana bezpłatnie różnym instytucjom, przede wszystkim placówkom oświatowym, gdzie będą prowadzone różne uroczystości. Między innymi takie inwestycje powodują, że warto z roku na rok zwiększać budżet partycypacyjny, oddając też mieszkańcom wolę decydowania o tym, jakie inwestycje w danym roku budżetowym mają być realizowane. Stąd między innymi w budżecie partycypacyjnym 2017 kwota będzie o wiele większa niż w poprzednim roku, bo będzie wynosić 1,5 miliona złotych. Ta kwota w poprzednim roku wynosiła 1 100 000 złotych, a chcę nadmienić, że ten pierwszy budżet obywatelski wynosił 300 000 złotych. Czyli widzimy, jak z roku na rok ta kwota jest coraz większa i w następnym roku, w roku 2018, myślę, że ta kwota będzie oscylowała w granicach 2 miliona złotych, bo mieszkańcy Łomży mają szereg ciekawych pomysłów. Pomysłów, które warte są uwagi, dlatego warto też te kwoty wygospodarować w budżecie miasta, tak żeby włączyć aktywnie naszych mieszkańców w życie miasta. Chciałam serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy głosowali na nasz projekt, aby powstała ta piękna scena koncertowa, jak również wszystkim sponsorom dzisiejszej uroczystości, rodzicom, no i dzieciom. Dziękuję bardzo. Będziecie świadkami naprawdę wielkiego wydarzenia. Maluszki, które jeszcze bądź co bądź płaczą, kiedy przyprowadzają rodzice na nas tutaj. W tym momencie zaprezentują się przed Wami, tym samym pokazując, że są absolutnie godni, aby nazywać ich pełnoprawnymi przedszkolakami. Na dzisiejszej uroczystości między innymi odbędzie się pasowanie najmłodszych naszych przedszkolaków.
W ramach dzieci trzyletnich, które zostały przyjęte w tym roku, została utworzona grupa z funduszy unijnych. Dostaliśmy dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 350 tysięcy złotych. Te pieniążki zostały przeznaczone na zatrudnienie nauczycieli, pomocy do tej grupy, jak również na wyposażenie sali dydaktycznej. Dodatkowo powstała jeszcze jedna grupa z funduszy unijnych, czyli mamy 9 grup 25-osobowych.